Na początku lutego tego roku rząd przyjął strategię pod nazwą Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Do tego momentu nie opublikowano jeszcze ani całości dokumentu, ani załączników do tego dokumentu. Cały czas tylko i wyłącznie bazujemy i mamy swoją wiedzę o tej strategii z jej streszczenia, które wisi na stronie rządu. O co chodzi w polityce energetycznej Polski do 2040 roku? Po pierwsze, dokument stawia polską energetykę, będzie opierał polską energetykę przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, czystym powietrzu, czyli tak zwane piece węglowe czy tak zwane kopciuchy znikną z polskich domów. Strategia stawia na budowanie zeroemisyjnego systemu energetycznego, zwiększenie roli gazu, a co najważniejsze, stawia na odejście od węgla w polskiej energetyce. Co możemy wyczytać z tego dostępnego streszczenia, które wisi na stronie rządowej? Przede wszystkim to, że chociażby łączny udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie spadał i w 2030 roku wyniesie nie więcej niż 56%. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład w 2020 roku ten poziom utrzymywał się w wysokości 70%, czyli jest to bardzo, bardzo duży skok w dół. Oczywiście my jak najbardziej rozumiemy, że polski model energetyczny wymaga przemodelowania, natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że taki błyskawiczny proces dekarbonizacji jest zabójczy dla polskiej gospodarki, nie tylko polskiej gospodarki, ale również unijnej gospodarki. Jakie są kolejne negatywne konsekwencje zaproponowanej strategii? Negatywną konsekwencją jest to, że zwiększy się udział importu gazu, najpewniej rosyjskiego gazu, który przez budowę Nord Stream 2 wpłynie bardzo szeroko na europejski rynek w bardzo niskiej cenie. Zresztą nie ma co też się oszukiwać, najprawdopodobniej rosyjski monopolista na europejskim rynku będzie mógł stosować dumpingowe ceny. A druga rzecz, druga negatywna konsekwencja to to, że spowoduje to również import energii elektrycznej. Dlaczego? Bo nie będziemy w stanie w tak krótkim czasie zastąpić energii produkowanej z węgla innym stabilnym źródłem energii. Mam tutaj na myśli przede wszystkim źródło w postaci elektrowni atomowej. Oczywiście w strategii znajduje się zapis, że taka elektrownia ma zostać zbudowana w Polsce. Pierwszy blok jądrowy ma powstać w 2033 roku, co ja też uważam za mało realistyczne. A dlaczego? Dlatego, że o elektrowni atomowej mówi się już od 2010 roku. Każdy rząd mówi o jej budowie, a na dzień dzisiejszy nie mamy ani lokalizacji takiej elektrowni, ani nawet nie mamy żadnej podpisanej umowy na realizację budowy. Cały czas to wszystko pozostaje w etapie oferty, czekamy na oferty od Stanów Zjednoczonych, czekamy na oferty od Francji. Jak można podsumować tą politykę energetyczną Polski do 2040 roku? Krótko. To nie jest skuteczna strategia gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale przede wszystkim manifest energetyczno-klimatyczny, którym można zapisać wszystko. A niestety część tych zapisów nie uda się na pewno w tej przestrzeni czasowej zrealizować. Mamy tutaj też doświadczenia, zwłaszcza w ostatnim czasie, Szwecji, która po pierwsze przestawiła swoją energetykę na odnawialne źródła energii. My nie negujemy odnawialnych źródeł energii, ale trzeba pamiętać, że OZE to jest rozproszone źródło energii, które nie daje stabilnych dostaw energii elektrycznej w pełnym wymiarze czasu, może być przerwane. I to właśnie z tym do czynienia mieliśmy właśnie w ostatnim czasie w Szwecji, gdzie wygaszono część elektrowni atomowych. Co więcej, wiatr na Bałtyku przestał wiać i Szwedzi mieli przerwy w dostawach energii. Co więcej, szwedzki rząd zaapelował do Szwedów, aby nie odkurzali, nie parzyli kawy, aby oszczędzali energię elektryczną. My nie powinniśmy po prostu tego błędu powtórzyć. No i co na koniec? Na koniec warto przypomnieć o polityce klimatycznej Unii Europejskiej, bo to właściwie ona jest winna temu,
w jaki sposób ta transformacja energetyczna będzie przebiegać w Polsce. Po pierwsze, Europejski Zielony Ład i cel neutralności klimatycznej całej Unii Europejskiej do 2050 roku oraz cele już wcześniejsze, które sobie postawiła Unia Europejska, a na co zgodziła się Rada Europejska, co oznacza, że zgodzi się również na to polski rząd, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55%, proponowany wcześniej 40% w porównaniu do roku 1990. Nasz rząd również zgodził się na te bardzo ambitne cele klimatyczne. Ambitne cele klimatyczne, które po prostu cały przemysł energochłonny będą wypychać poza Unię Europejską i obniżać konkurencyjność polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa, bo Europejski Zielony Ład to nie tylko energetyka, ale to również właśnie wzrost cen na emisję, wzrost cen na certyfikaty na emisję CO2, czy polskie rolnictwo, gdzie mamy dwie strategie, strategię na rzecz bioróżnorodności i strategię od pola do stołu, która również realizuje cele klimatyczne, to także wyższe ceny prądu. Dzisiaj na przykład za tonę gazów cieplarnianych musimy zapłacić 38 euro. Ta cena cały czas będzie wzrastać, a to nie jedyne opłaty, które Państwo widzicie na swoich rachunkach za prąd. Od 2021 roku widzicie dodatkową pozycję na fakturze, która brzmi opłata mocowa. Opłata mocowa, która została wprowadzona 1 stycznia, weszła w życie 1 stycznia 2021 roku i która polega na tym, że do każdego rachunku proporcjonalnie do zużycia jest naliczana taka opłata, która ma właśnie finansować to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, które właściwie, jak wynika z zaproponowanej strategii, nie jest pewne. Konfederacja, wolność i niepodległość.